Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Wałbrzychu znakomici goście, pani marszałek Elżbieta Witek, pan Przemysław Czarnek. Na ten moment oddam głos pani marszałek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy na trasie kampanijnej, kampania do Parlamentu Europejskiego. Zawsze twierdziłam, że najlepszą formą prowadzenia kampanii są bezpośrednie spotkania z ludźmi. Ale ponieważ okręg dolnośląski i Opolszczyzna to jest duży okręg, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni mediom lokalnym, że są razem z nami, że nam towarzyszą, ponieważ wiemy, że dzięki mediom lokalnym dociera ta informacja do mieszkańców każdego regionu. Dzisiaj jesteśmy z liderem naszej listy do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i z Opolszczyzny, z panią Anną Zalewską. Lider może być tylko jeden, jest nim właśnie pani Anna Zalewska, a na to, żeby być liderem, zasłużyła swoją ciężką, odpowiedzialną pracą przez ostatnią kadencję w Parlamencie Europejskim. Jest europosłanką, która jest znakomicie przygotowana do swojej roli, jest zdeterminowana do tego, żeby bronić polskich spraw. Dzisiaj wiemy, że w Unii Europejskiej szykowane są nie tylko dla nas, Polaków, ale dla wszystkich obywateli, wszystkich państw należących do Unii Europejskiej rozwiązania, które godzą w naszą suwerenność, naszą niepodległość, nasze prawo do tego, żeby decydować, w jakim kierunku, w jakim tempie chcemy się rozwijać. To są niezwykle niebezpieczne dla nas kwestie i tylko odpowiedzialni politycy, odpowiedzialni europarlamentarzyści, którzy rozumieją, co się dzisiaj dzieje w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, którzy znają dokumenty, pracują nad nimi, rozumieją je i potrafią ludzkim, prostym językiem przekazać to naszym obywatelom, powinni się znaleźć w Parlamencie Europejskim. Pani poseł Anna Zalewska jest właśnie takim europarlamentarzystą. Nie tylko pracowitym, ale świetnie zorganizowanym i nie było ani jednego momentu, w którym pani poseł Anna Zalewska prowadziłaby jakąkolwiek działalność sprzeczną z polską racją stanu. Wręcz odwrotnie, pilnowała tego przez cały okres kadencji, pilnując także głosowań nad słynnym zielonym, czyli oszukańczym ładem, który naprawdę prowadzi nie do rozwoju, tylko do zastoju nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej. Kwestie obronności, kwestie naszego bezpieczeństwa, szeroko rozumianego, dzisiaj są zagrożone. Dlatego bardzo proszę, apeluję do wszystkich wyborców, pójdźmy na wybory 9 czerwca i wybierzmy sprawdzonych polityków, sprawdzonych europarlamentarzystów, ludzi, którzy będą potrafili bronić naszych polskich spraw. Głosujmy na panią Annę Zalewską, lidera listy do Parlamentu Europejskiego z Dolnego Śląska i z Opolszczyzny. Proszę teraz pana ministra. Będzie dobrze, panie ministrze. Tak, może tak? Tak, będzie dobrze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, cieszę się ogromnie z tego spotkania na zaproszenie Anny Zalewskiej, lidera listy Prawa i Sprawiedliwości z województwa dolnośląskiego i opolskiego i pani marszałek Elżbiety Witek. Mam zaszczyt spotykać się dzisiaj i w Dzierżoniowie, i tu w Czarszczawie z drugiej strony mieszkańcami przed bardzo ważnymi wyborami, można powiedzieć takimi przełomowymi, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. My w Unii Europejskiej jesteśmy i chcemy być. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale chcemy być w Unii, która będzie traktowana poważnie, która będzie traktowała poważnie swoje traktaty, zasady, na podstawie których funkcjonuje. I dlatego te wybory to musi być zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, listy Prawa i Sprawiedliwości z liderem tej listy, Anną Zalewską na czele, która wykazała się wielką aktywnością w Parlamencie Europejskim w ciągu ostatnich 8, no, ostatnich 5 lat. I takiej aktywności oczekujemy również w następnych 5 latach. Bo od tej aktywności Anny Zalewskiej i innych naszych europosłów będzie zależało to, jak będziemy reprezentowani i to, w jaki sposób będziemy współpracowali z innymi środowiskami, którym zależy na Unii Europejskiej, a nie na superpaństwie pod butem niemieckim, nie traktującym poważnie członków Unii Europejskiej. Głosujmy na listę Prawa i Sprawiedliwości, lista nr 7 w województwie dolnośląskim, na czele z Anną Zalewską, jej liderką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To pozwólcie Państwo jeszcze na koniec kilka zdań. Staję przed Państwem z czystym sumieniem i czystymi rękoma, dlatego że odpowiadałam za
prawie 80 dokumentów, które są związane z Zielonym Ładem, który właściwie każdego miesiąca i roku stawał się rozkładem. Wiem, jak zatrzymać Zielony Ład, szczególnie, że nie ma on nic wspólnego z ochroną środowiska, ani z czystym powietrzem, ani z czystą glebą, czy też wodą. To tylko teoretycznie. W praktyce zamienia się w zakazy, nakazy, ograniczenie wolności, ograniczenie własności w podatki. Głośno ostatnio było o dyrektywie budynkowej, która chce zmusić Polaków do tego, żeby w ciągu najbliższych, właściwie 2 lat, wykonać remont za 150 do 350 tysięcy złotych, wymienić wszystkie źródła ciepła. Jeżeli tak się nie stanie, to od stycznia 2027 roku będziecie płacić Państwo podatek od tego, czym grzejecie lub chłodzicie swój dom lub mieszkanie, lub podatek od tego, czym tankujecie swoje samochody, jeżeli nie jest to samochód elektryczny. Na stole w Parlamencie Europejskim, a właściwie w Unii Europejskiej, bo to są dokumenty zamknięte, leży oprócz Zielonego Ładu, który ma przyspieszać, nie ufajcie Donaldowi Tuskowi i rządowi, bo oszukują Polaków. Leży zamknięty dokument o centralizacji Unii Europejskiej, o przymusowej relokacji, o tym, że zamiast złotówki będziemy mieć euro. My jesteśmy na tak dla złotówki, na tak dla bezpieczeństwa, na tak dla rolnictwa, na tak dla czystego środowiska, na tak dla własności, prywatności, dla wolności również w internecie. Bardzo dziękuję.